Tragiczna śmierć Jacka Zielińskiego wstrząsnęła polskim showbiznesem. Informacja o jego odejściu pojawiła się nagle i nie podano żadnych szczegółów dotyczących przyczyny zgonu. Dopiero jego brat, Andrzej Zieliński, w rozmowie z plejadą, ujawnił, że artysta walczył z ciężką chorobą, nowotworem prostaty z przerzutami. Ta informacja była zaskoczeniem dla wielu, ponieważ niewiele osób wiedziało o poważnych problemach zdrowotnych Jacka Zielińskiego. Chociaż do początku chemioterapia dawała pewną nadzieję, ostatecznie doszło do nawrotu choroby. Andrzej Zieliński opowiedział, że jego brat przez sześć lat konsekwentnie stawiał czoła chorobie. Początkowo znacznie poprawił się jego stan dzięki chemioterapii, jednak później niestety doszło do nawrotu i konieczne było kolejne leczenie. Jacek Zieliński walczył dzielnie, ale z czasem było mu coraz ciężej. Tracił siły, wypadły mu włosy, a apetyt praktycznie zanikł. Jednak nigdy się nie poddał i nadal dążył do spełniania swoich pasji. Jako muzyk i współtwórca zespołu Skaldowie, Jacek Zieliński spędzał czas na koncertach do samego końca. Kochał swoje sceniczne życie i, pomimo problemów z graniem na trąbce, świetnie radził sobie ze skrzypcami. Brat artysty wspomina, że w pewnym momencie lekarze byli bezradni i nie mieli już żadnych możliwości leczenia. Nie oferowano mu kolejnych chemioterapii, tylko zastępcze zastrzyki przeciwbólowe. Kiedy niedawno wrócił ze szpitala, był już bardzo osłabiony. Przez lata Jacek Zieliński cenił sobie zdrowy styl życia i dbał o siebie. Regularnie jeździł na rowerze, i było trudno uwierzyć, że to właśnie on był dotknięty tak ciężką chorobą. Jego żona robiła mu soki z różnych dobrych owoców i warzyw, które Jacek bardzo lubił. Niestety, później całkowicie stracił apetyt, spał prawie przez cały czas i występowały tylko sporadyczne przypływy energii. Andrzej Zieliński spotkał się ze swoim bratem ostatniego dnia przed jego śmiercią. W rozmowie z Plejadą opowiadał, że próbował mówić o różnych sprawach, ale Jacek prawie już nie odpowiadał. Następnego dnia syn zmarłego muzyka zadzwonił do niego i powiedział, że Jacek nie żyje. Andrzej Zieliński pojechał do niego, ucałował go i pożegnał. Potem po raz ostatni przeszedł przez progi mieszkania swojego brata. Cały czas trudno mu uwierzyć, że już go nie ma wśród nas. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy wspomina Andrzej Zieliński. Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbędzie się 20 maja na Skalce w Krakowie. W kościele zostanie wystawiona NS prochami artysty, a następnie odbędzie się msza święta. Po tym żałobnicy przemaszerują na cmentarz Rakowicki. Natomiast o godzinie 19 zaplanowany jest koncert upamiętniający Jacka Zielińskiego przed Nowochudzkim Centrum Kultury. Źródło: Radio Z Oplejada Super Express.